Raz, raz. Ojcze, ja się modlę z tego miejsca o Warszawę, o ten kraj, aby każda osoba na tym miejscu doświadczyła Ciebie teraz. Ciebie teraz. Duchu Święty, przychodź teraz do każdej osoby, która Ciebie słucha, która mnie słucha. Przenikaj tą osobę Twoim duchem, prawdą i miłością w imieniu Jezusa. Kochani, mam na imię Damian i chcę się z Wami podzielić świadectwem z mojego życia, jak w 2015 roku doświadczyłem Boga, doświadczyłem Jezusa. Stoi przed Wami zwykły, prosty chłopak, który od małego wychowywał się sam. Wychowywał się bez ojca, wychowywała mnie mama. I wiecie co? Od małego w moim sercu pojawiała się pustka. I gdy dorastałem, to na swój sposób próbowałem tą pustkę wypełniać alkoholem, narkotykami, seksem, najgorszymi rzeczami, jakie tu mogą być na tej ziemi. I wiecie co? Byłem uzależniony 8 lat od narkotyków. Amfetamina, ekstaza, marihuana, wszystko mogę Wam wymieniać. Ale wiecie co? Nie dawałem po kablach. Nie dawałem po kablach. Ale uzależniłem się. I wiecie co? Pewnego razu, gdy konkretnie poćpałem, leżałem, schodziłem, umierałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty żyjesz, jeżeli Ty istniejesz w ogóle, to objaw mi się i ogarnij moje życie, bo ja nie chcę już tak dalej funkcjonować. I wiecie co? Do mojego pokoju wjechało coś ponadnaturalnego. Wjechał Jezus. Popatrzył na mnie i powiedział: Damian, ja Ciebie kocham. Damian, ja Ciebie już takiego nie zostawię. I od tamtego czasu ja się diametralnie zmieniłem. Jezus mnie zmienił. I ja tutaj dzisiaj stoję sam. Stoi ze mną Bóg. Jezus Chrystus teraz żyje we mnie, bo wiecie co? Narodziłem się z Jego Bożego Ducha. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli nie narodzisz się z Bożego Ducha, nie wejdziesz do Królestwa Bożego, nie wejdziesz do nieba. Bo to, co Cię dziś oddziela od Boga, to Twoje ego i grzech. Moje stare życie było jednym wielkim grzechem. Jezus Chrystus pokazał mi cały rozdział starego mojego życia, jak się paprałem. Uważałem, że jestem dobrym gościem. Pracowałem, pilnowałem wszystko. Ale za grzech się idzie do piekła. Bóg nie toleruje grzechu. Bóg nie toleruje grzechu. Bóg Cię kocha, tak. A jeżeli świadomie się paprasz w grzechu, to świadomie idziesz do piekła. A ja dziś tutaj stoję i chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł na grzech, na krzyżu za Twoje grzechy, po to, abyś Ty się z Nim pojednał, po to, abyś Ty zawołał do Niego: Jezu, ja Ciebie pragnę, Jezu, tylko Ty jesteś jedynym Panem i Zbawicielem. Ja w 2015 roku to zrobiłem. I ja dziś idę do nieba. Jestem pewny, że ja idę do nieba, bo grzech nade mną nie panuje. I jeżeli Ty dziś paprasz się w grzechu, nie dajesz sobie rady, to ja Ci powiem jedno: jest wyjście. Jest wyjście. Dziś możesz pojednać się z Jezusem realnie, na poziomie serca, tak jak ja to zrobiłem. I chcę Ci powiedzieć, że religia zmienia się od zewnątrz, a Jezus Chrystus, gdy się spotkasz z Nim twarzą w twarz, zmieni Cię od środka na zewnątrz. Tak to zrobił ze mną. Byłem narkomanem, byłem ćpunem, dealerem narkotyków. A ja dziś tutaj stoję i zwiastuję Ci Ewangelię, zwiastuję Ci Jezusa Chrystusa, który żyje, który żyje. Kochani, jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, jeżeli chorujesz, to ta choroba jest nielegalnie. Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął to na siebie po to, abyś Ty był zdrowy. Ale to od Ciebie zależy, czy Ty przyjmiesz tą ofiarę. Czy Ty ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i Zbawicielem i w sercu uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych. Zbudził Go z martwych. Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus jest potężny. Żyć, jeżeli mnie słyszysz i coś się w Tobie porusza teraz, to przyjdź do mnie i porozmawiamy. Położę na Ciebie ręce. Duch Święty przeniknie Ciebie od środka i doświadczysz realnie Boga. Bo On jest dla Ciebie. Ale pytanie, czy Ty tego chcesz?
Czy ty go chcesz? Zapraszam.